Jam jest dudka Jezusa małego, będę mu grał z serca wesołego. Graj dudka, graj, graj panu, graj. Graj dudka, graj, graj panu, graj. Dzień 22. Nowej chorobie pada, ale już jest na ryneczku szopka. Taka kaszubska. Wszyscy są ubrani w stroje regionalne. Tu jest pasterz, co jakiś czas dzwoni tym dzwonkiem. Tu są krówki, którym się główki kiwają i jedzą ciamką. Wszystko łomuńskie. I mamy tutaj mnóstwo pięknych strojków, a oprócz tego bałwanki. Nie wzięłam aparatu, będziecie mieli przebitki z telefonu. O, ta ładna. Śliczna. Coraz większa. A tutaj mamy też białe. A może by na biało pomalować ten nasz wieniec? Trochę za dużo roboty, albo na złoto. Jakąś farbę. No zobaczymy. Ale śliczne są. Mam nadzieję, że aparat ładnie nagrywa. Nie wyobrażacie sobie, jak pachnie lasem. Właśnie. Super. A my lecimy z Brywilą dalej. Tu są leśne choinki. Dziunia, proszę bardzo. Na wszystkim kocykowym, co można. Księżniczka na ziarnku grochu. Śliczna. Udaje, że śpi, że nic nie słyszy. Kompletnie. A tutaj Sylwester ratuje. A spojrzenie. Chyba będę musiała zrobić jakiś efekt wizualny, zamazywanie twarzy, bo normalnie mnie zamorduje wzrokiem. Ale naprawia kompa jak zwykle. Ha. Co by działało. I jak to mówią, bez jemioły rok goły, czyli trzeba zabrać jemioły w wiadome miejsce, ale jedna zostanie tutaj, także na dwa domy jemiołowo. Tradycja musi być. Kulki jemiołowe jakieś tam znajdę. Na szczęście jemioła jest. A tu jeszcze oprócz kotka potargam parę sznurków, wstążek i stroik na stół. Będzie zacnie wyglądał. Kupiłyśmy sobie agli skarpety. I normalne skarpety, ale to się nie liczy. Ale agli muszą być. Tylko, że z Angorą, bo jutro może być we Wrocławiu chłodno, więc świąteczne. Każda ma szare, czarne i super. O tu kicia. Księżniczkę udaje. Księżniczko. Bombkę. Bombkę na choinkę. Trzeba. A bombkę zahaczyła o coś. O, słuchajcie. Będzie bombka z samochodzikiem. Sfokusujesz. O. Tylko muszę metkę oderwać. I lecimy z kolejną. Z kolejną bombką od jednorożców. O, proszę bardzo, będzie się bujała. Juhu! Proszę, już się małolata powoli będzie zajmowała. Wiesz co, ja ci to zrobię, bo też ja się nad tym wiem, męczyłam. Ale ja...
No oczywiście, ja też... Zacznie pani nagrywać od początku. Zacznę. Przyspieszę. Udało mi się. 10 minut później. Przepraszam bardzo, to była minuta. Patrzcie, nawet się zna na tym. No oczywiście, moja kropka. I za takie... Jaki uśmiech. I zaraz będą się światełki światełkować na wieńcu. O, proszę bardzo. My tu mamy jeszcze do zwieńcowania, do zapakowania. To wcale nie jest mało roboty. Zaraz idziemy to wszyscy robić, bo... Tak. Będziesz aniołkiem. Połóż na głowę. Ale naprawdę jesteś jak w świetlistej aurze. Byłaś jak w świetlistej aureolce. Aha, dobra, dobra. Ślicznie. Mamy porozkładane rzeczy do wieńca. Jakieś tasiemki. Zaraz się będzie działo. Zobaczymy co i jak. Dalej walka trwa z światełkami. Tutaj walka trwa poniekąd biernie. Tam czynnie w ugly sweaterze. Ugly sweater jest najważniejszy. A my już mamy... O! Właśnie. Proszę bardzo. Jak to młode powiedziało, ośmielam się twierdzić, że starczyło na cały wieniec. No starczyło. Jest LED-owo, świeci i błyszczy. Zacnie. Znowu jestem w miejscu pogadankowym, ale dlatego, że teraz jak już mam wszystkie książki, to chciałam je poprzestawiać runy do run, magia do magii, tarot do tarota jeszcze wielkościami. Westchnienie z tyłu to zło Ella, bo ona nie wie, że musi być równo i najlepiej we wszystkich możliwych aspektach. Mam linijkę, mam kątomierz, wszystko jest na swoim miejscu, miarki tylko nie oszukałam. Nie znalazłam. Wiesz, sorry za wygląd, ale jestem dzisiaj taka, wiecie, zła. Ale się nabiegałam. No teraz właśnie będziemy ustawiać, także... Heja, znowu jesteście w półeczce, ale... Znalazłam książkę do talii kart, tej takiej, co mam, co ja mówię, że zawsze z tymi rymowanymi. To wtedy, to znaczy, to nie jest tak, że to jest książka do talii, to było osobno kupowane. Ale to jest ta książeczka, to wtedy było, nie wiem co to jest w ogóle. Słuchajcie, tu są mi rozkłady, jakieś dziwne rzeczy, także tak to wygląda. Znaczenie imion to po prostu, ja siedziałam i się zaczytywałam. Florian, Urszula, ale zobaczcie jaka czcionka, to jest normalnie wydawnictwo randomowe. To w ogóle, nie wiem, to chyba ktoś na maszynie pisał. I jeszcze jest jedno, Joanna Stankiewicz, Księga Przeznaczenia i Wróżenia z Liczb. I tutaj... Nie mogłam dojść, jak wyliczyć tą datę urodzenia. Pamiętam, siedziałam i tłukłam łbem w tą książkę, a potem się zorientowałam, bo mi wychodziło 34, tak? A potem się zorientowałam, mówię, nie ma 34, a potem zorientowałam się, że trzeba dodać 3 plus 4. I tu jest, o, proszę bardzo. Także tłukłam to straszliwie. Vouch, 91 rok. I to by się zgadzało, bo słuchajcie, my w Vouch mieliśmy rodzinę. I to było na stacji kolejowej w kiosku jakimś, czyli to w ogóle ja nie wiem, czy to coś takiego istnieje na szeroką skalę. Takie książki. Także te trzy, ale patrzcie, pieczołowitość w okładeczkach, 10700 cena, 10700, 10700, wszystko jasne w kiosku. Wydawnictwo Diana, Vouch, pisane, ale pisane tym, normalnie na maszynie, to jest ciąta, słuchaj. Także to są książki. Dokładnie tak. No i taki mamy widok zewnętrzny, ale wam powiem, że jest tak. Tutaj senniki i kalendarze, które lubię. Potem mamy takie czytadła troszkę.
potem wszystko o numerologii i takie jakieś tam chirologia, reiki, bla 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 bla. Tu mamy wszystkie jakieś tam radiestezje, mamy potem coś o kartach, potem anioły, potem zapchaj dziura, bo mi się za mało książek było. Anioły, anioły. Potem mamy właśnie kamienie, kryształy i astrologię. Tutaj jest cała półka tarotowa. Dom, 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 dom. I tutaj jedna szafeczka. Ostrość. A jeżeli chodzi o drugą szafeczkę, to mamy tak. Matele, który się ani wszerz, ani wzdłuż nigdzie nie mieści. Na amen. Po prostu. Tu mam runiczne rzeczy, tam całą półkę o magii, sabaty, runy i drobne tarotowe. I słuchajcie, wolnych jest to, 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 tu, tam, tu, 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 tu. Ja myślałam, że mi się książki nie zmieszczą. Tak wygląda bez światełek. A tak wygląda ze światełkami i mimo iż bardziej uroczo wygląda ze światełkami, to wy widzicie to odwrotnie, czyli bez światełek lepiej go widać. Czerwono-srebrny, bardzo ładny, sznurków coś brakuje, ale to nic, będzie dobrze. Wskażę. I lepiej go widać. Zacny wieniec. Cześć, to ja. Dostałam lustro od Krześniaka. Siostrzeniec przywiózł, to są dwie różne sprawy, ale wiecie co, mam dylemat, jest zaczepiste i musi być w jakimś zaczepistym miejscu, nie? A na razie to stoi w przejściu podparte krzesełkami, ponieważ muszę wybrać miejsce, wiertarkę mam. Hej, Brydzia. Dip, dip. Wiertarkę mam, a właściwie mogłam sobie tak zostawić i bym robiła Omani pendejo, omani. Super widać. W ogóle wszystkie ściany powinny być w lustrach. Wtedy ja bym była przezadowolona. Uwielbiam lustra. Tu się nie zmieści. Tu się zmieści. Może ono powinno się tu zmieścić. To powinna być ołtarz. Vlogerki jakoś tak nagrywają. Czekajcie, że nie zasłaniają sobie twarzy, patrzą w lustro i wszystko jest cacy. Może się nauczę. Ale no, piękne jest. Ramę ma piękną. Jestem zachwycona. I to by było kolejne miejsce do pogadanek. Witajcie w lustrze. I nic złego mnie nie dotknie. Jak spróbuję, to się potknie. Kurde, no, to musi być w takim najważniejszym miejscu. I niekoniecznie wzdłuż, bo wzdłuż to ja sobie kupię takie stojące. Ja lubię lustra, więc tak sobie pewnie jakieś kupię. Ale wszerz to by było dopiero komodowe. Wow! Będę mierzyła, ile mam komodę. No. Superaście. Dzięki, siostrzeniec. Dzięki za przywózkę. Wróć. Dzięki, Krześniak. Dzięki za przywózkę, siostrzeniec. A to i tak wszystko, siostrzeńce. Tylko dwa. Jeden i drugi. Jeden kupił, drugi wiózł. Wspólne działanie. A wieniec wygląda tak. Także jest. Jest wieniec, wianuszek, stół. Teraz zobaczymy, jak będzie wyglądał w ciemku. O. Super. Wieczorna zmiana nie naczyń. Po kolacji. Co to znaczy, że co jest podłączone, a co jest niepodłączone? Kultowa zmywarka nie jest podłączona. Kultowa zmywarka nie jest. Nawet kultowy zlew też nie jest podłączony, bo tam nawet nie da się kurwa zadzwonić. I dlatego u mnie w domu będzie się od tej pory tradycjonalnie zmywało. Taka nowa świecka tradycja. Zmywanie pod prysznicem. Dokładnie tak. Czy przyniesiesz mi ściereczkę, żebym sobie tu położyła, co by wysypała? A może ja ci, kochanie, od razu ten przyniosę cały? Stojaczek na naczynie. Stojaczek na naczynie, proszę cię. Do kibla prosto, z rzutki nie ma problemu. No, to dobrze.
to załata przy zmywaniu. Niewątpliwa. Gorąca woda. Dobra, no zobacz, jeszcze można z boczku noc wymyć. Można. No. Tu. Proszę bardzo. Jest. Jest. Działa? Działa. Może kupić miskę. I stojaczek pod prysznic. Za trzy. Na tą wigilię. I zobacz, teraz, że są bezpieczne. Kot nie pobije. Pani wróżko, gratulujemy pomysłu. Jest pani genialna. Nie ruszaj tej szczotki po lewej, nie ruszaj tej szczotki po lewej. Cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie. Awe wam cedry tęcza i wiadro brokatu. Rozpoczynamy za moment nasze magiczne działania, ale najpierw, jak to zazwyczaj, okienko vlogmasowe. Tym razem 20 już na chwilę tutaj wam pokazuję, żeby było wszystko dobrze widać. Co tam w 20 okienku czyhać będzie? O, słuchajcie, mam w 20 okienku kniszkę. Piękną, niech je odsunę, normalnie aż świecę. Coloring Books, Witch Life. Piękne, jak zwykle. No, ja mam trochę tych malowanek już od was. Super. Naprawdę. A z jakimś tekstem, taki to jeszcze nie miałam, że z tekstem. Rytualne kąpiele. Proszę, gotowa księga cieni, trochę swojego, trochę innego. No, takie powiedziałabym zacne okienko. Bardzo mi się podoba. A motywy można do księgi cieni wykorzystać stanowczo. Rewelacja i śliczność. I torebka. O nie, to zagra. Myślałam, że to jest typowa, ale nie. Dobra. Także moi kochani, włączam Christmasową muzykę i działamy. Christmasowa muzyka leci. Mam nadzieję, że będzie słychać. A ja wracam do kart. Jest. Mamy pomieszane i zobaczymy. Dobrze. I mamy runa los. Dobrze. Wszyscy widzą? Wszyscy widzą. Świczucha. A znowu to pisze. Magiczne słowa mocy. Z pomocą czterech żywiołów zło nas już nie zaskoczy. Wiedzo, wiedźmo, wiedunko, zapraszam cię w moje progi. Rozgość się, usiądź, odpocznij. Bez ciebie jestem ubogi. Od dzisiaj na moją korzyść, wszędzie i w każdym momencie, pilnuj mych myśli i czynów. Niech dzieje się dobrze i wszędzie. Dodaj mi przodków mych wiedzy, pokaż, co przyszłość przyniesie. Ma wiedzo, wieszczko, wiedunko, twoja mnie ręka wyniesie. Chciałam powiedzieć, że zrobiłam śledzie w oleju w pomidorach i upiekłam dwa placki na grzybowca. A teraz zrobiłam sobie kawę i relaksuję się. Może się ubiorę i się przejdę. Zobaczcie moje kluski.
jak leżą. No, odpoczywanko. Misiuli już odrastają włoski na bziuśku, tak? Moja bumbelka kochana. A tu nask. O, tak.